Nienarodzone dziecko jest także podmiotem praw pacjenta. Pacjentem, którego zamiast leczyć, lekarze będą mogli bądź będą zmuszani w świetle proponowanego prawa zabijać, bo jest niechciane albo tylko dlatego, że żyje. Stoję dzisiaj przed wami, bo cała dyskusja, cała debata jest mi niezwykle bliska. Jako matka trójki małych dzieci, jako kobieta, która weszła do Sejmu parę dni przed porodem i która w tej Izbie, przy was, karmiła noworodka. Wiem, jakie to jest poświęcenie być matką. Jak często może wydawać się to nie do pogodzenia z innymi planami życiowymi.